na prawą stronę. Pietluch znów pojawia się w środku pola. Piłka do niego, Pietluch! Jeden gol, zera! No i wykrakałem tymi kursami. Proszę Państwa! I teraz popatrzmy, nie ma spalonego, gwóźdź, to jest szansa na 2 do 0 i to świetna szansa, gwóźdź! Długa piłka i laga to do tej pory nie były synonimy z grą motoru, ale dzisiaj coś wstąpiło w podopiecznych Sasala, ale teraz Kaczmarek z ostrego kąta. No gdyby nie ty piłko, tak jest, Gielaga i Kursa w polu karnym. Ci rośli zawodnicy teraz czekają na to, co się wydarzy. Dobra wrzutka Gieraga. Nie, to był Kursa jednak, ale nie wynikło z tego nic groźnego. I sekundkę, o tym zaraz. Lech na lewej stronie boiska. Dzisiaj to raczej jeden ze słabszych zawodników na boisku. A teraz może zaprzeczyć tej tezie Grzegorz Lech. Czyli stały scenariusz. Gieraga w polu karnym, Kursa w polu karnym i szansa. Wrzutka na Gieragę. Jeszcze Korczakowski się odnalazł. Ależ tam obronione to uderzenie, ale Korczakowski, wrzutka na Nowaka, jeszcze będzie szansa. Kaczmarek na lewą stronę, jest Dzięgielewski i uderzenie zablokowane, tylko rzut rożny. Na lewo, Majkowski do szkatuły, szkatuła to już jest pole karne, przed pole karne Korczakowski. W statystykach zapiszemy to jako uderzenie, ale chyba... Dalej Wulczanka! Przywilej korzyści w tym wypadku całkowicie uzasadniony. Szansa na 2 do 0, Kocur! Ależ tam świetny powrót zaliczył Szkatuła i... Wiślanie Jaśkowice odrabiają straty, wygrywają 3-2 z JKS-em Jarosław. A Wulcz! Och, ho, ho! No jakby to wpadło... Gdyby poszła do niego długa piłka, akcji nie spalić. Ale teraz to Wulczanka w natarciu. Dobra wrzutka! No i piłka, o ile się nie mylę, po poprzeczce. I prywatnie bardzo sympatyczny człowiek, mogę dodać od siebie. Teraz nie było spalonego, na pewno Majkowski. I tylko rzut rożny. Dojdzie, złapie piłkę w boisku, tak jest. Jurczak. Pole karne, Korolski!